Witam serdecznie. Makrela na kanapce idealne, przepyszne danie i bardzo zdrowe. Zapewne, jak każda ryba, przeraża Was to, że będą ości. Makrela wędzona ma to do siebie, że jest część tej ryby, która tych ości prawie w ogóle nie ma jest kręgosłup, duże, wielkie ości, a poza tym prawie nic. I moi drodzy, to jest ogon. Makrela wędzona w ogonie ma cztery piękne elementy, które po wyjęciu kręgosłupa naprawdę nie pozostawiają prawie żadnych ości. Poza tymi w grzbiecie, w grzebieniu. To więc, jak rozkrajamy ją od spodu i otwieramy. I bardzo prosto palcami wyciągamy kręgosłup. Po wyjęciu kręgosłupa mamy naprawdę największe ości za sobą, a tych małych prawie nie ma. Rozdzielamy na cztery elementy. A dlaczego tak? Ponieważ na łączeniach tych elementów mogą pojawić się małe ostki, które zostaną w skórze, i te całe takie płaty są pozbawione praktycznie w całości. Ości. W związku z czym, jeżeli ktoś serwuje Wam makrelę wędzoną na stole, to łapcie za ogon. Nie dość, że jest tam również czerwone mięso tej ryby, to naprawdę tych ości tam prawie w ogóle nie ma. Chyba że przy wyjmowaniu mięsa, oddzielaniu mięsa od skóry, coś tam nam widelcem jednak się załapie. Tak więc śmiało, bez użycia palców, czysto i higienicznie możemy sobie tą rybę wyfiletować. Jak widać, tutaj ostka mi się znalazła, która po prostu należy do tej części bardziej brzusznej i czołowej ryby. I tutaj oddzielam ostatni kawałek mięsa czystego, bez ości, od skóry i gotowe. Takie pełne kawałki ryby jak najbardziej nadają się do sałatki na kanapkę. Ja preferuję na kanapkę, ponieważ na etapie rozmarowywania ryby na chlebie lub bułce od razu widzę, czy jakaś ostka mi się nie podnosi. I tak jest z ogona. Kręgosłup, skóra z małymi ośćmi i czyste mięso. Z częścią brzuszno-czołową jest troszeczkę trudniej. Też mamy takie cztery elementy. Jednakże jest to nieco utrudnione rozdzielenie ich, ponieważ przy patroszeniu i wędzeniu tutaj od strony skrzeli po wyjęciu kręgosłupa zostają nam największe ości piersiowe w mięsie. Kręgosłup Oddzielony, i widelcem widać możemy tutaj z tych części przywędzanych po bokach oddzielić takie najdłuższe, największe oś. Tutaj już bez udziału palców nam się nie obędzie. Warto je wybrać delikatnie, zbierając na zewnątrz. Odfiletowujemy naszą makrelę wędzoną i również. Zbieramy czyste mięso. Tutaj, od strony skóry, również są drobne ości. Powinny, jeżeli dobrze przeprowadzimy zabieg oddzielania mięsa od skóry, powinny pozostać na skórze przyczepione do tych łączników. Jednakże, tutaj należy się większa ostrożność, ponieważ te kawałki mogą zawierać. Drobne, przezroczyste, cieniusieńkie ostki. Ono no oczywiście łatwo jest wyczuć palcami. A tutaj, jak widać, pod widelcem nic się nie podnosi, żadnych ości nie ma, wszystko zostaje na skórze. Jest to idealna ryba na spokojnie. Możemy ją sobie wyfiletować. Tu kawałek nie mogłem się powstrzymać, nie poszedł na później do miski, od razu został zjedzony. Makrela to bardzo zdrowa ryba, ma nienasycone kwasy tłuszczowe, zawiera również jod, który jest nam niezbędny w diecie. No i oczywiście sam smak i kompozycja z innymi składnikami. No to już są wrażenia kulinarne, czyli przyjemne spożyteczne. No i te tutaj boki, najtrudniej jest. Odfiletować, ale z pomocą dwóch widelcy jak najbardziej wszystko się udaje. I mamy prawie czystą skórę. No już tutaj można sobie po, poskrobać, pozbierać mięso ze skóry, uważając na ości i również się delektować. Efekt końcowy: miska pełna ryby. Na jednym talerzyku kręgosłup ze skórą, na drugim troszeczkę więcej skóry. Ponieważ ta część jest trudniejsza do odfiletowania. A teraz, jak podawać? Prosta, najprostsza sprawa: sałatka jajeczna. Na kanapkę, aby nam się ryba idealnie trzymała, kładziemy wędzoną makrelę i widelcem rozdrabniamy. Rozsmarowujemy na kanapce, uważając, aby pozbyć się ości. A wszystko zaczęło się od tak pakowanej, czystej pysznej, pachnącej, świeżutkiej rybki. Tak się zaczęło, a tak się skończyło. Na bułce, na kanapce naprawdę polecam smacznego, udanego gotowania.